będą pytania z sali, które będą losowane, podobnie jak inne pytania od słuchaczy, także nie odpowiadam za ich treść. To może zamieszać najpierw, co? Pytanie brzmi, jeżeli choć jeden imigrant zabije Polaka, kto za to weźmie odpowiedzialność? Nie wiem, czy to jest pytanie, czy jest to pytanie, które w debacie dwuminutową. Ja myślę, przepraszam, że jeżeli jest takie pytanie, to na to pytanie niech każdy odpowie. No właśnie, jeżeli imigrant zabije Polaka. Ja mam taką propozycję, żeby każdy sobie wylosował pytanie i każdy na inne pytanie. Tylko jedno, temat imigrantów to jest bardzo ważny temat. Ja nie uważam, że powinniśmy go omijać i to jest pytanie z sali. Może rozwiniemy to, powiedzmy, jakie widzimy tutaj właśnie ewentualnie możliwości przeciwdziałania takim sytuacjom, żeby tak się nie wydarzyło. Dobra. Odrzucamy to pytanie, ponieważ nie ma ono sensu, jeżeli by dotyczyło w ogóle imigrantów sprowadzanych do Polski. Rosuję kolejne pytanie. Po prostu tego pytania nie jestem w stanie odczytać, nie wiem. Proszę, prosiłam bardzo, żeby wpisać czytelnie, bo to nie da rady w ten sposób. Jest to kolejne nieczytelne pytanie. Nie wiem, kto pisał w ten sposób pytania. No ale wie pan, to nie będziemy teraz dochodzić. Pytanie, mam nadzieję, że będzie czytelne i będzie dotyczyło wszystkich kandydatów. Nie patrzę. Jak kandydaci chcą wyprowadzić transport samochodowy materiałów niebezpiecznych z Płocka? Czy na sali jest inżynier transportu, zwłaszcza wśród kandydatów? To są pytania od publiczności. Trzeba zapytać o palec, o teologię, taka sama kompetencja.